i mówię, matko bosko, co to za emigrant? Jeśli chodzi o to, ile zostało mi zapłacone za tę reklamę, to 2 zł. Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Angeder, witam was ponownie na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj znowu będę testowała ubranie Julii Wieniawy, czyli markę Lemis. Już jest jeden film z testem właśnie tych ciuchów na moim kanale, ale z racji tego, że tamten test był taki nie do końca pozytywny, trafiłam też przez niego na pudelek i usłyszałam też, że może wciskam się w zbyt mały rozmiar i że wcale taka chuda nie jestem, więc no nie wiem, 45 kg to chyba już jest czas, żeby nie wiem, jakąś dietę mieć odchudzającą czy coś, nie wiem. Jakie mamy teraz standardy, jeśli chodzi o sylwetki u kobiet. Tak czy siak, marka się troszeczkę rozrosła, jeśli chodzi o asortyment, więc postanowiłam przetestować nowe produkty, które pojawiły się właśnie w sklepie. Jest ku temu świetna okazja, bo właśnie wjechały jesienno-zimowe rzeczy, w tym nawet czapki, więc z wielką przyjemnością je sobie przetestuję. I tak oto stałam się posiadaczką całej tej torby. Jeśli lubicie haule zakupowe, to zostawcie kciuka w górę i subskrypcję, dlatego że na moim kanale teraz będzie się pojawiało sporo hauli zakupowych. Wy tego nie widzicie, ale wokół mnie jest pełno kartonów z ciuchami z różnych sklepów, więc jeśli lubicie przymiarki, to koniecznie wbijajcie na kanał, bo pewnie pojawi się ich więcej niebawem. Zapraszam was też oczywiście na mojego Instagrama, gdzie będziecie mogli widzieć właśnie stylizację z ciuchami, które u mnie zostaną właśnie z tych hauli zakupowych. Ale nie przedłużając, przechodzimy do filmu. No dobra, i zacznijmy od pierwszego setu. Wszystko wam oczywiście podlinkuję w opisie. I mam na sobie leginsy w rozmiarze S oraz top w rozmiarze M. Ostatnim razem zamawiałam leginsy XS, a top w rozmiarze S. I od razu to, co mi się rzuca w oczy, to to, że no ten rozmiar jak już jest większy, to nie wygląda to aż tak wyzywająco. Możecie właśnie obejrzeć sobie ten film, w którym miałam S-kę, no i tam zdecydowanie bardziej było widać biust tutaj. On dosłownie wyglądał mniej więcej tak. A tutaj już można sobie to opuścić. I tam też pojawiły się jakieś pojedyncze głosy, że go źle nałożyłam, że to wycięcie powinno być z tyłu, ale nie, ja go założyłam poprawnie. On docelowo ma mieć właśnie to wycięcie z przodu. To, że widzieliście modelki, które nieraz mają założone na odwrót, to najprawdopodobniej po prostu pokazują one, że jest też możliwość noszenia go na odwrót, ale docelowo ma on właśnie mieć wycięcie tutaj na dole biustu i to najlepiej według mnie wygląda na małym biuście, bo po prostu nie rzucają się tutaj piersi w oczy. Aczkolwiek ta M-ka naprawdę wygląda fajnie i myślę, że go sobie zostawię, bo wygląda to jeszcze smacznie, tak mi się wydaje. Co do leginsów, ja mam rozmiar S. One są, jak widzicie, takiej długości. Mam też 1,63 m, więc powiem szczerze, że no one są dosyć krótkie. Nie wiem, czy one są jako 7/8, czy po prostu takiej długości są. No ale od razu widać, że wysokie osoby mogą być nieco rozczarowane tą długością, dlatego że no tutaj jest naprawdę krótko. Ja mam 1,63 m, nie jestem jakoś wysoka. Co do tutaj góry, z tyłu mam wsadzony oczywiście mikrofon, więc to też trochę inaczej wygląda. Jestem też najedzona swoją drogą, więc tak to teraz wygląda. To, co mi się od razu rzuciło w oczy, to że tutaj coś się marszczy i nie wiem, o co chodzi. O, teraz może lepiej, ale no nie wiem, tutaj jakby coś się marszczyło. Nie wiem, czy wszystkie modele teraz tak mają, ale została tutaj wszyta guma, więc te leginsy aż tak się nie wpijają w talię. Czy to dobrze? Na pewno dobrze, jeśli macie tutaj jakiś taki tłuszczyk, którego nie chcielibyście podkreślać, żeby, wiecie, robiła się taka fałdka. Aczkolwiek mi się ten efekt całkiem podobał, bo one jakby tak właśnie wrzynając się w talię, jeszcze bardziej podkreślały ją, ale teraz wygląda to również dobrze, więc myślę, że to jest taki kompromis, żeby zarówno osoby chudsze, jak i tutaj z większą ilością tłuszczyku niż ja, mogły czuć się dobrze, więc uważam, że ta guma jest tutaj na plus, ale tak jak mówię, nie jestem do końca pewna, czy wszystkie modele tak mają, czy akurat ten mój konkretny. Szef po środku, jak widać, dalej jest z nami. I tu mi się kamel to nie robi, ale mam wrażenie, że on się nie robi dlatego, że to jest S-ka, a nie XS-ka. I powiem szczerze, że ja mam troszeczkę taką ochotę te spodnie, leginsy jeszcze podciągnąć, bo mam takie uczucie, że one
Czy to jest taki materiał, który zjeżdża? Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale po prostu wiecie, że chodzimy i cały czas mamy ochotę je podciągać. Więc to mi się nie do końca podoba właśnie przez to. Ja nie lubię mieć takiego poczucia, że mam na sobie coś, co co chwilę chcę poprawiać. No nie wiem, dajcie mi znać, czy wy też tak macie, czy może ja wydziwiam, ale tak się właśnie czuję z tym materiałem. To jest ogólnie bardzo podobny materiał, jak materiał, który był w leggingsach Gymsharka we współpracy z Whitney Simpson, chyba tak ona się nazywa. I tam też miałam właśnie taką chęć podciągania wiecznego. Tak czy siak te camel toe mi się tutaj nie tworzy, bo mam taki nieco luźniejszy rozmiar, który jak widzicie, no i jeszcze tutaj jest miejsce. I no nie wiem, wydaje mi się, że lepiej bym się czuła w XS-ce, ale w S-ce przynajmniej nie robi mi się camel toe. Tutaj też jest clean. W poprzedniej wersji cleanu nie było i może też to zminimalizowało ten camel toe, ale tak jak mówię, no ten szef tutaj jest, więc to jest już kwestia, co wy lubicie. Nie powiedziałabym, że ten camel toe to jest coś złego, no bo mówmy sobie, jak panom się odznacza po prostu przyrodzenie, to nikt się nie oburza, a jak kobiecie się coś oznacza, no to jest już oburzenie. Ale jest to oczywiście kwestia tego, czy się czujemy komfortowo. Ja nie do końca lubię mieć camel toe. Tak więc reasumując, top mi się bardzo podoba i go sobie zostawię. I chciałabym mieć dół do kompletu, ale powiem wam szczerze, on nie jest brzydki, ale chyba wolałabym po prostu XS-kę, tak mi się wydaje. Więc może sobie wymienię na XS, albo po prostu zostawię top, a dołu nie zostawię. I tak to wygląda z tyłu, tutaj jest metka. No, widzicie, na tych szwach jakoś tak ten materiał się marszczy, więc albo one są na mnie za duże, nie wiem, wydaje mi się, że mogłabym mieć jednak tą XS-kę. I teraz na sobie mam kolejny komplet z innym już topem. Mam sobie tutaj ten mikrofon. Miałam dzisiaj nagrywać z takim innym mikrofonem, ale coś mi nie działa, więc znowu jestem z tym przyczepianym. I znowu, dół mam w rozmiarze S, górę mam w rozmiarze M. Tutaj mogłaby być bardziej dopasowana, ale za to w biuście no jest dobra, więc wydaje mi się, że M-ka to był dobry wybór. Strasznie dziwnie jest ta metka przyczepiona. Mam wrażenie, że ktoś to zwrócił z oderwaną metką, bo została tak dziwnie tutaj przywiązana. I tak, tak ten top się prezentuje przy zakładaniu, bo tutaj jakby to jest nie zszyte. Wyskoczył mi cycek i mówię, matko bosko, co to za emigrant? Czy to tak będzie? Ale nie, żadnego cycka na wierzchu nie ma. Tutaj macie takie właśnie rozcięcie. No ładny ten top, podoba mi się. Ogólnie chyba w kamerze ten kolor wydaje się taki bardziej czerwonawy. Na żywo on jest bardziej taki śliwkowy, taki właśnie, takie buraczki ze śmietaną, tak bym to nazwała. I top mi się podoba i chyba go sobie zostawię, tak myślę. Fajny, bardzo ciekawy top na siłownię, jak znalazł. Leggingsy znowu, XS-ka i znowu widzicie. Ten materiał tutaj jakoś tak, no nie wiem, ani tego brzucha tu nie zbiera, nie żebym miała jakiś duży brzuch, no ale jestem najedzona, więc coś tam jest, więc tego brzucha mi, ja nie wiem, no po prostu wydaje mi się, że XS-ka bardziej by mnie tutaj tak docisnęła, a przy S-ce mam takie wrażenie, że to mi zjeżdża non-stop. I tak pamiętajcie, że ja z tyłu mam wciśnięty ten mikrofon, więc on mi trochę i tak tą talię naciąga. No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu powinnam mieć XS jednak z tych leggingsów. No i znowu, długość tak samo, dosyć krótkie, jak na to, że mam 1,63 m. Ale tak poza tym podoba mi się ten kolor i był taki przepiękny pomarańczowy. Kurde, nie wiem, czy zostawić ten, czy może wymienić na tą pomarańcz. Przepiękny ten pomarańczowy był. Na tyłku brakuje mi jakiejś takiej definicji, nie żebym miała jakiś duży tyłek, ale jakoś tak, no nie wiem. Nic te leggingsy po prostu mam wrażenie, że dla figury nie robią. Dół znowu albo wymienię na XS, albo zwrócę, a top sobie zostawię, bo podoba mi się. I tak wygląda to z tyłu. Kolejne rzeczy to top i dresy. Jak zamawiałam pierwszy raz, to dresów nie było. I tak, góra znowu M-ka. I no naprawdę, wydaje mi się, że to jest marka po prostu dla szczupłych osób. Mam wrażenie, że dzieje się dokładnie to samo, co w body, które mierzyłam już kiedyś z tej marki, tylko wtedy miałam S-kę, teraz wziąłam M-kę i tak, dalej jest obcisła w biuście, ale już to wygląda lepiej niż w S-ce. No i widzicie, w barkach jest bardzo naciągnięty ten materiał. Zobaczcie, jak tutaj się marszczy. I nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Jest tylko jeden rozmiar więcej, czyli L-ka. Więc jeśli ja jestem L-ką,
To przepraszam, ale co mają powiedzieć dziewczyny, które normalnie w normalnych sklepach typu, nie wiem, Zara, H&M i tak dalej, mają problem, żeby znaleźć dla siebie rozmiar, czy na przykład są tam XL-kami. Tutaj uważam, że osoba, która nosi taką normalną 38, 40, 42, nie ma za bardzo co szukać, zwłaszcza jeśli chodzi o ten top, bo tu jest naprawdę obcisłe. To jest M-ka. Prawie że największy rozmiar, a ja jestem obciśnięta fest. Dla mnie po prostu coś jest nie tak z tą rozmiarówką, no bo to, dla mnie to jest niepojęte, żebym ja była tutaj ledwo co w tej M-ce. I jak dla mnie jest spoko, tylko właśnie tutaj. Tutaj się coś brzydko układa, no bo tego materiału jest troszeczkę po prostu za mało na moje barki. Więc nie wiem co o tym myśleć. W biuście fajnie, pod biustem fajnie. Tyłu plecy znowu wycięte, bardzo ładnie też to wygląda, no ale tak jak mówię. No, dla mnie jest ok, tylko że ja noszę zazwyczaj w Zarze rozmiar XS albo S maksymalnie, więc no nie wiem. Co do dołu, to mam na sobie S-kę, nie wiem czy to był najmniejszy rozmiar. Jak widzicie, odstają mi w talii, ale tutaj jest od środka ściągacz. I to jest fajne rozwiązanie, sama jestem na etapie szycia dresów mojej marki i też u mnie właśnie będzie taki ściągacz, no bo wtedy każdy może sobie dopasować do swojej talii te spodnie, no bo niektórzy mają szerszą talię, niektórzy mają węższą, więc fajnie, że jest tutaj właśnie ten sznurek. Uważam, że to jest bardzo spoko rozwiązanie, bo sobie każdy te dresy dopasuje. Więc tak, krój mi się bardzo podoba, bo właśnie tutaj w talii ładnie to wygląda, tutaj troszeczkę poszerza nam biodra, co jak dla mnie jest na plus. Zależy czego kto szuka, mi się to podoba. Myślę, że dresy naprawdę fajnie wyglądają. Co do długości, tak jak widzicie, nie są to najdłuższe na świecie dresy. Mam 1,63 m, a sięgają mi nad kostkę. Materiał 100% bawełna, jest to i plus i minus. O! Znalazłam nikt 2 zł! Czyli chyba przeszły ze zwrotu i to takiego grubego, skoro ktoś 2 zł w życiu. Także jeśli chodzi o to, ile zostało mi zapłacone za tę reklamę, to 2 złote. Jaki budżet taka reklama, jak to mówią? Znalezione i kradzione, także 2 złote znalazłam w dresach Lemis. Słuchajcie, loteria chyba jakaś trwa. Ale śmiechem, żartem, fajne. 100% bawełna. Z jednej strony jest to plus, no bo 100% naturalny materiał, ale powiem tak. Uważam, że fajnie, jak w dresach jest mała domieszka poliestru, dlatego że to sprawia, że one są bardziej odporne na pranie, rozciąganie itd. A jednak dres to jest taka rzecz, którą dosyć mocno eksploatujemy. Nosimy na co dzień, nosimy, nie wiem, na siłownię, na spacer z psem itd., więc one są jednak trochę narażone, bierzemy je często, więc wydaje mi się, że fajnie, jak w dresach jest taka mała domieszka tkaniny syntetycznej, ale tak naprawdę okaże się przy noszeniu i praniu, jak te dresy się zachowają, bo być może, nie wiem, to jest jakaś specjalna bawełna, która będzie bardzo wytrzymała. Zobaczymy. Fajne, podobają mi się. Fajne dresy, jedynie długość. Uważam, że powinny być dłuższe, bo one dla mnie są przykrótkie. Ja wolę trochę dłuższe dresy. Więc jeśli macie więcej niż 1,63 m, chyba że miałabym je nosić w ten sposób. Jak wiecie, poniżej pępka, no to wtedy ok. Czy to wygląda dobrze? Jakoś wtedy te kieszenie mam wrażenie bardziej odstają. Następną rzeczą jest bluza, która ogólnie wizualnie bardzo mi się podoba. Fajny jest ten napis. Była też wersja z takim napisem w kolorze bluzy, żeby był prawie że niewidoczny, co też uważam, że jest bardzo fajne. No ale niestety, jeśli chodzi o bluzę, zostały same rozmiary M łamane na L i właśnie taki to jest rozmiar, więc dla mnie on jest za duży. No i sami widzicie. Niektóre rzeczy w rozmiarze M z Lemis są dla mnie za małe, a z kolei inne są za duże. No nie wiem, dajcie znać, czy macie te ciuchy i co o tym myślicie. O, teraz widzę, że ta bluza też ma wycięcie na palec, co uważam, że jest całkiem spoko. Mamy takie trochę przenośne rękawiczki. Tak czy siak, bluza jest fajna, bardzo przyjemna, tylko mówię, no nie mój rozmiar, więc może ją sobie wymienię na mniejszy, jak tylko wróci na sklep, bo póki co nie było dostępnej tej bluzy właśnie w rozmiarze mniejszym. Tak czy siak bardzo fajna, przyjemny materiał. To też chyba jest 100% bawełna. Tak, 100% organiczna bawełna. Wydaje się naprawdę fajnej jakości, tylko niestety nie było mojego rozmiaru, więc do wymiany. Okej, i zamówiłam też taki sobie zestawik
czyli czapka i skarpetki, bo on niewiele drożej wychodził zestaw ze skarpetkami. Tu znałam, że skarpetki zawsze się przydadzą, również 100% organiczna bawełna, a czapka zamówiłam ją dlatego, że jest ona wełniana, z tego co pamiętam. Tak, 51% wełny merino i 49% bawełna, więc fajnie, że jest taką całkiem sporą domieszką wełny. Jest to na pewno coś ciepłego, fajnego, fajny kolor. Kosztowała 119 zł bodajże. Tak wygląda w tej czapce, mi się podoba, więc ona ze mną zostanie. Tak naprawdę ze względu właśnie na tę wełnę. Dajcie znać, co myślicie. Fajny kolor, był też chyba jeszcze inny kolor. I z tego co wiem, jest jeden rozmiar. I to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tych rzeczach i czy macie coś z tej marki. Przypominam raz jeszcze o kciukę w górę, jeśli film Wam się podobał. No i co? Jakbym to miała podsumować, to bym powiedziała tak. Trzeba popracować w dalszym ciągu nad rozmiarówką, bo przez to marka według mnie po prostu sporo traci, bo te rzeczy naprawdę jakościowo są super, są szyte w Polsce, z dobrych materiałów. Widać, że tutaj Tim Lemis popracował, posłuchał trochę tych negatywnych również opinii, mimo początkowego chyba troszeczkę obrażenia się za te negatywne opinie, ale zostały wprowadzone pojedyncze zmiany. Uważam, że tutaj trzeba troszeczkę zmienić rozmiarówkę, bo po prostu jest ona dziwna. Tak poza tym, te ubrania naprawdę są warte uwagi, tylko musicie trafić w swój rozmiar. No i tak, to by było na tyle. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pamiętajcie o włączeniu powiadomień pod moimi filmami. No i zapraszam Was też na mojego Instagrama. Będzie mi bardzo miło, jak tam wpadniecie, bo jestem tam aktywna praktycznie codziennie. Przypominam też o obejrzeniu moich vlogów i zapraszam Was na mój pierwszy film o jedzeniu, które dzisiaj nagrywałam, czyli co jem w ciągu dnia. Będą fajne przepisy bez nabiału, bo ja nabiału nie jem. Mam też Hashimoto i insulinooporność, więc cukru też nie spożywam. No i tak, zapraszam Was oczywiście na kanał. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Buziaki, pa pa!